Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy słynie z pracowni ceramicznej. W związku z tym zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na spotkanie z naszym mistrzem ceramiki, panem Henrykiem Krakowiakiem. Witam panie Dzień Henryku. dobry, miło mi bardzo. Panie Henryku, pracownia ceramiczna aktualnie nie działa. Mamy czas pandemii i wszystkie nasze zajęcia zostały zawieszone, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracownię ceramiczną uruchomić sobie w domu. Co potrzebujemy do takiej domowej pracowni ceramicznej? No, jest to potrzebna glina, czyli masa ceramiczna o sygnaturze 254. To oznacza, że to jest bardzo miałki szamot, 25% z gliną, która no, musi mieć jak gdyby takie utwardzenie, żeby to lepiej wysychało i żeby nie było pęknięć. Do tego jeszcze jest nam potrzebny wałeczek, jeszcze klepki dystansowe i płócienko, żeby glina nam się nie przyklejała do stołu lub do deseczki, którą no, można sobie zastosować, żeby nie pobudzić stołu. Jeszcze są potrzebne jakieś gąbeczka na zliczenie masy ceramicznej, szpatułki różnego typu, skrobaczki, nóż. No i to by było wszystko. I dobre chęci, inwencje twórczą. I to jest najważniejsze. Panie Henryku, mamy tutaj na stole taki duży kawałek gliny i wiemy o tym, że no, rzadko go od razu wykorzystamy. Jak tę glinę przechowywać, żeby ona naprawdę była do wykorzystania zawsze? To trzeba bardzo szczelnie we folię zawinąć plastikową, żeby nie dochodziło powietrze. A jeżeli lekko stwardnieje, to można lekko też szmatką nawinąć, wilgotną i z powrotem odzyska swoją plastyczność. To ja teraz podpytam, mamy glinę, mamy warsztat, a chcemy uzyskać jakiś fajny kształt naszej rzeczy, którą chcemy sobie zrobić. Dokładnie, nasze ręce działają cuda, ale co jeszcze możemy wykorzystać, żeby właśnie czy miseczkę, czy jakieś inne naczynie wykonać? No można tutaj posłużyć się bazą miski szklanej, czy tam ceramicznej już gotowej, czy plastikowej. Wykładając to właśnie taką folią cienką, przezroczystą, żeby odizolować od bazy, bo inaczej nam się glina przyklei i niestety nie wyjmiemy za jakiś tam czas. A czy mamy jakieś gotowe formy albo szablony do gliny? No też można mieć gotowe formy, ale nie polecam, bo to są bardzo drogie rzeczy w internecie, no i zmniejsza nam naszą aktywność twórczą. A jak możemy takie gotowe naczynie przyozdobić? Co możemy wykorzystać? Czy jakieś koronki, może rośliny? No można wyciskać na płaskiej już zrobionej bazie, można wyciskać różne i przyklejać lub wycinać lub właśnie odciskać. Już te wzory serwetek czy coś takiego. To taki jest sposób bardzo już modny w tej chwili, ale radziłbym naklejać swoje jakieś tam kwiatuszki właśnie wykonane. Nawet można to jakoś wykorzystać. Jakieś guziczki, które są bardzo ozdobne na przykład i to też służy jako stempelek. Czyli tylko ogranicza nas nasza wyobraźnia. Tak jest. Dobrze, mamy wykonane naczynie, jest ono mokre, skończyliśmy nad nim pracować. I czy możemy od razu je włożyć do pieca, czy Absolutnie właśnie musi... Absolutnie nie. To nam wszystko pęknie, bo glina musi być wyschnięta i to dobrze wyschnięta, wysuszona, żeby nie było tam wilgoci. I wtedy dopiero po jakimś tygodniu, czy to w zależności od grubości naszego produktu, to w zależności od tego jest termin schnięcia. I oczywiście temperatura w mieszkaniu. Dokładnie. Dobrze, mamy wypalony przedmiot. Możemy go zostawić w naturalnym kolorze, ale możemy go również... Tak, to znaczy tak zwany biskwit. Mhm. To znaczy tak zwany biskwit, fachowo to się nazywa... I to jest surowa glina wypalona
na dany kolor, jaka jest barwa tej gliny. Jest glina czerwona, jest glina jakaś jasno-beżowa, jest biała, w zależności od barwników, od zawartości tlenków metali w tej masie ceramicznej. A jeżeli nie chcemy takiego koloru, to co możemy zrobić? To można poszkliwić. I właśnie, proces szkliwienia jest bardzo już utrudniony, bo musimy kupić szkliwo, najlepiej gotowe, bo to już w tej chwili jest niemożliwe w warunkach domowych, żeby stworzyć sobie własne szkliwo. Bo co to jest szkliwo? Szkliwo to jest zmielone szkło, zmętniacze i plus barwniki, czyli tlenki metali. I to razem zmieszane daje nam szkliwo, które jest właśnie w postaci proszku, który nakładamy na tą naszą bazę biskwitową. A czym nakładamy? Pędzelkiem oblewać można i można również taką rozpylaczem takim dmuchającym na szczerep. Czyli szkliwo musimy rozdrobić w jakimś płynie, tak? Tak, szkliwo musi to być rozmieszane z wodą w postaci takiego mleczka dosyć przypominającego taką rzadką śmietanę. I wtedy można to nakładać na czerep. I kolejny etap to jest, rozumiem, ponowny wypał w piecu. Tak, i potem już możemy to włożyć do pieca i wypalać. Wypalanie w piecu to też musi być dwuetapowe, bo musi urosnąć temperatura do 600 stopni, a potem można już swobodnie trochę już przyspieszyć tempo do 1020-30 stopni, w zależności jakie mamy szkliwo. Niektóre naczynia służą tylko do dekoracji, ale z niektórych naczyń tych szkliwionych chcemy również korzystać na co dzień, używać ich do jedzenia. I czy my musimy o czymś tu pamiętać, wybierając szkliwo? Tak, trzeba o tym pamiętać, bo wtedy producent szkliwa sugeruje, żeby nie używać tego do jedzenia, znaczy do artykułów, które będziemy spożywali. Bo ona zawiera chemikalia trujące i wtedy nie można tego używać do jedzenia, tylko do ozdoby czy do jakiejś tam innej przeznaczonej przez nasz zaprojektowany produkt. Tu na naszej takiej małej wystawce przed nami są naczynia wykonane przez pana. Może pan powie parę słów o tych naczyniach? Tutaj na przykład jest ozdobiony listeczkami dębu z napisem gmina Świdnica i herb, oczywiście logo gminy. Tutaj w podobnej kolorystyce zrobiłem też z jakiejś części kuli, złożonej z części kuli, z dwóch części kuli. Oczywiście to jest już grubość nałożona, żeby było ostatecznie. Tu jest taka patera na wysokiej nóżce, która ma służyć na jakieś ciasteczka czy jakieś tam cukiereczki, które podajemy na stole. Czyli jak widzimy, ceramika może być personalizowana, bo tu mamy logo GOK-u, tu mamy herb gminy Świdnica, ale patrząc na te naczynia i rozmawiając o tym procesie wypału i przygotowywania tych naczyń, rozumiem, że praca z ceramiką jest czasochłonna. Tak, jest bardzo, bardzo czasochłonna i wymaga skupienia. Bo nie można tego odstawić sobie na dłuższy czas już rozpoczętej już akcji naszej tworzenia, bo na glina wyschnie i jeżeli już będziemy dolepiali następne jakieś fragmenty, to może odpaść, może odlecieć ta część dolepiana,
Najlepiej, żeby ona była w tej samej konsystencji, co jest już ta baza rozpoczęta przez nas. Mamy dla Was również niespodziankę, bo 17 lutego wypada Dzień Kota i cała ekipa Goku pod okiem pana Henryka Krakowiaka ciężko pracowała i stworzyła niesamowite ceramiczne rzeczy, ale o tym już dowiecie się wkrótce.